Dzień dobry. Dzisiaj jestem sam, bo generalnie nie jesteśmy bohaterami tego odcinka, ale ponieważ od letniego zlotu EDC i Bushcraft Polska minął tydzień czasu, więc prawdopodobnie część z Was zaczęła do siebie dochodzić. Ci, którzy byli oczywiście. Ci, którzy nie byli, no to wiadomo, że zapraszamy ich serdecznie. Dlatego, że dzięki uprzejmości Kriska, czyli Krzysztofa Kwiatkowskiego, autora książek Survival po polsku oraz Ireny, czyli Sowy, mamy przyjemność Was zaprosić na pogadankę, prelekcję Kriska na zlocie, którą przeprowadził. Bardzo dziękujemy za zgodę na opublikowanie tego materiału. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was nie zna Kriska, to zapraszamy Was najpierw do materiałów EDC, wywiadu z Kriskiem. To są dwa odcinki, na pewno będziecie mieli gdzieś tu w kartach, na pewno na końcu filmu będzie i na pewno będzie w opisie, więc Was zapraszamy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie zna książek Kriska, obecne wydanie w trzech częściach, czyli Survival po polsku początek, Survival po polsku sztuka i rzemiosło oraz Survival po polsku ścieżki. Tu jest Krisek. To zapraszamy Was do zakupu i zapoznania się z tymi książkami. Książki możecie kupić u chłopaków z EDC, czyli na ich stronie EDC Leather Workshop. Jak tylko wejdziecie, zaraz pierwsza pozycja to są te książki, tam je można zamówić. Naprawdę polecam, pomimo że język bywa ciężki, to podejście Kriska do aspektu survivalu, psychologii survivalu, w ogóle do życia jest niesamowite. To jest naprawdę, trzeba się by było z gościem poznać. A teraz nie będę przedłużał, tylko zapraszam Was na prelekcję Kriska i Sowy na letnim zlocie EDC i Bushcraft Polska. Prosimy na plan. Co robicie tak w kółeczku? Wykład będzie. Wykład. Wyłóż się. Wykładamy się. No wiem. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na pożegnalnym dniu zlotu. Na koniec zostawiliśmy, chciałabym powiedzieć, wisienkę na torcie, ale w sumie bardziej rodzynka. Nie, że taki pomarszczony, tylko słodki. Kriska wszyscy nie dla wszystkich. Słuchajcie, ja 7 lat temu, jak zaczynałam swoją zawodową karierę z survivalem, właśnie jakoś tak przez Kriska, a tak naprawdę miałam dylemat po kursie, na którym byłam, na instruktora survivalu. Tak, no ten jest pasjonat, widać, że fachowiec od ognia, ten od wody, ten od czegoś innego, ten od polowań. A ja taka się czuję, no wszystkiego umiem po trochu, ale nie jestem w jednej dziedzinie super ekstra mistrzem. I Krisek wtedy mi tak powiedział: Irena, no ale nie widzisz, co tobie najbardziej wychodzi? I mówię: no nie. Ten taki survival przy ogniu, ty tak jak taka matka, jak taka kwoka, te dzieci zbierasz i ty potrafisz z nimi rozmawiać, znaczy jak wszyscy cię słuchają i jak ty do nich docierasz i jaki dajesz im przykład. I tak, no tak, no w sumie gdzieś tam według Pałkiewicza ta podstawa, to jest ta wola przetrwania, a tak naprawdę tą wolą przetrwania, pomijając, że to jest u nas w głowie, no to jest tak naprawdę nasze zachowanie. I dzisiaj tak naprawdę o tym chcieliśmy sobie tutaj z Wami podyskutować z Kriskiem. Krisku, ty masz ja nie chciałem. Ja wolę przetrwać, wiecie, jak ja się odezwę i coś powiem, to zaczniecie gwizdać i się szybko stąd zmyje. A oni nawet mają jeszcze kubki i puszki, to tak wiesz, jeszcze zgniłe pomidory, to wiesz, byś przetrwał, ale puszką dostać to już... Nie, słuchajcie, ja może powiem coś takiego. Psychologia, to słowo samo powoduje, że nam się kojarzy troszkę z psychiatrą i się zastanawiamy, słysząc psychologia, to sobie mówimy, ze mną jeszcze tak źle nie jest, żebym musiał się brać za psychologię. Działam. Chyba myślę, nie? Tymczasem psychologia dotyczy naprawdę nas. Każdego z nas jest osobna, bo każdy z nas jest innym bytem. I cała rzecz polega na tym, że w życiu społecznym my tworzymy pewne elementy, które powodują, że ja zaczynam rozumieć kogoś, a ktoś zaczyna rozumieć mnie.
ten najniższy poziom to jest dziecko kwili, mama do niego biegnie, prawda? Tymczasem to się powoli rozbudowuje, a każdy z nas żyje w swoim środowisku, w związku z tym każdy przesiąka swoim środowiskiem. Mówimy po polsku i dlatego nie lubimy tych, kto do nas mówi po rosyjsku, po czesku czy po innemu. Dlaczego? Bo my potrzebujemy mieć grupę wsparcia. Grupa wsparcia to jest ta grupa, która mnie rozumie. Kto nie mówi tak jak ja, kto nie myśli tak jak ja, będzie gdzieś dalej ode mnie. My potrzebujemy mieć wspólnotę. To jest niezbędne. I czasem mamy kumpli kretynów, ale my się rozumiemy. I to nas trzyma. I niestety w życiu tak bywa, że nas czasem trzyma przy kretynach. I kiedy poznamy ludzką psychikę, a przede wszystkim swoją psychikę, to nagle zaczniemy odkrywać, że wśród niekretynów są ludzie, których czasem nawet przerastamy, ale nas tak uczą: bądź pokorny, bądź miły, kłaniaj się każdemu, zgadzaj się z każdym, przetrwasz. To nie jest tak. Zauważcie, w tej chwili się w Polsce narobiło, że się Polacy ze sobą nie rozumieją. Ja nie będę teraz mówił o polityce, nie odchodź, jojo, nie. Nie, to nie będzie o polityce. Cała sprawa polega na tym, że my powinniśmy odkryć, że nas pobudza do funkcjonowania takiego, wiecie, twórczego, że czujemy, że coś się dzieje, tylko to, że się różnimy. Gdybym miał samych sobowtórów, to ja bym się zanudził śmiertelnie i bym sobie pętelkę zawiesił. To nasza różnorodność czyni nas atrakcyjnymi dla siebie. To, że my siebie odkrywamy. Nagle kogoś spotykamy i mówimy... Dzieci zatykają uszy. O kur... I... Niesamowite. Jaki popełniamy błąd. Bo oto spotkałem pana leśnika, który od razu po pierwszych paru zdaniach już mi się wydał niesamowity. Ale wy wszyscy, jak tu siedzicie, nie potraficie znaleźć niesamowitości w sobie. Nie wiecie, co macie do sprzedania. Lesowik Bahamaki to go ratuje. Ale słuchajcie. Psychologia, a właściwie wiedza o człowieku, psychika, bo psychologia to jest nauka o człowieku. I nie mówmy, że on się zachował psychologicznie. Bo tak czasem mówią w telewizji, w radiu nawet. To jest psychika. Czyli my, nasze funkcjonowanie, nasze rozumienie świata, nasze pokazywanie samych z siebie. Otóż obserwujmy chociażby, co jest w innych ludziach, że są świata ciekawi. A dlaczego my na przykład straciliśmy ciekawość świata i tylko krzeszemy ogień? Jedna, jedyna specjalizacja. Jednocześnie co jest w nas? Dlaczego ludzie do nas chcą po coś przyjść? Wiadomo, że jak mam flachę, to wszyscy przyjdą. Nalewkę. No więc... Zwłaszcza Leon. Odrzućmy flachy jako element łączenia się. Niech to będzie zwieńczenie. Już lubimy się, kochamy i dlatego ze sobą wypijemy. To jest zupełnie inna bajka. Ale nasza prywatna bajka zaczyna się od tego, że przede wszystkim... Tak, ale tak bywa, że my tkwimy między skrajnościami, nie umiemy znaleźć środka. Albo sam siebie uważam za geniusza i w ogóle dlaczego ja z wami rozmawiam. Przecież ja jestem wielki, a wy nikt. Albo ja jestem kompletne zero, koło mnie sami mistrzowie, co ja się będę odzywał. Taka moja się refleksja teraz pojawiła, ale przedstawię wam, jak to potrafi funkcjonować na bardzo konkretnym przykładzie. Pracowałem w zakładzie wychowawczym. I
takie miejsca w pewnym momencie zaczęły być passé. Wiecie, bo to się kojarzyło, że tam na pewno przemoc jest stosowana. Na tej podstawie rozwalono mój ośrodek, który mógł być wzorcem chyba w Europie. Tylko nikogo to nie interesowało, co się tam u nas dzieje. I jednocześnie powstawały nowe koncepcje, że będziemy inaczej robić. Nie zbieramy tych wszystkich zbójów w jednym miejscu, bo to się robi jak więzienie. Gdzieś w tym coś było. Ale w każdym razie któregoś dnia przyszedł nasz dyrektor i powiedział: słuchajcie, my się musimy przeorganizować, musimy coś zmienić, żeby utrzymać się na powierzchni. I rzucił hasło: my staniemy się teraz ośrodkiem wychowawczym, ale dla jakichś tam niepełnosprawnych umysłowo, bo takich nie ma. To był facet, który lubił się ludźmi bawić, żartować sobie, mówić trudne słowa, których nikt nie rozumiał, i on się cieszył, że nikt nie rozumie, bo wtedy on był tym wielkim. On kochał być wielkim i dlatego zrzucił sobie to hasło i powiedział: no to głosujemy. Kto za? No wiadomo, wódz powiedział: głosujemy kto za, a wódz sobie życzy, za czym głosować, no to wiadomo, jaka będzie reakcja. Słuchajcie, ja się rozejrzałem po sali i patrzę, tu rączka idzie w górę, tu druga rączka, i zobaczyłem mojego naprawdę lubianego przeze mnie kolegę, który tak zrobił. Wiecie, co mam na myśli? Oni są za, to ja też podniosę. On nie miał w głowie, czy ja jestem za, czy nie. Oni mądrzejsi są, ja się nie będę wychylał. I ja wtedy wstałem i mówię: przepraszam bardzo, mamy podjąć tak ważną decyzję dla naszego bytu, a wy se tą rączunię w górę, a nasz kochany pan dyrektor, też mądry człowiek, nie powiedział: macie pół godziny, przedyskutujcie. Więc ja na razie proszę o pół godziny, żebyśmy sobie w ogóle przedyskutowali. Wyszliśmy sobie na korytarz. To nie to, że ja byłem taki mądry, tylko w tym momencie mi do głowy przyszło: czy wy wiecie, że jak my się przekwalifikujemy, to może się okazać, że my tu nie będziemy mogli pracować? Kto ma skończone specjalistyczne studia w tym zakresie? My jesteśmy po resocjalizacji, a tu trzeba będzie robić nową specjalność. Nagle okaże się, że zagłosujemy i tu przyjmą nowych ludzi, którzy będą mieli i to, i to. Ale do czego w tym momencie doszedłem? Do wyborów życiowych. Jak często my dokonujemy wyborów dlatego, że inni. Oni wybrali, to ja też wybiorę. A survival w tej najbardziej prostej, prostackiej postaci to jestem ja. Ja chcę przetrwać. Przepraszam, wy mi zwisacie w tym momencie, bo ja chcę żyć. Dobrym przykładem jest tonąca osoba, no? Chociażby. Obozy śmierci wszystkie. Poczytajcie Grzesiuka. Ja w tej chwili czytam Herlinga Grudzińskiego, jestem w szoku. Czytam, jak było w łagrze. W identycznym łagrze był mój ojciec, który mi oszczędził opowieści o łagrze, bo prawdopodobnie nie chciał pamięcią do tego wracać. Ja w tej chwili ojca już nie mam, ale kiedy czytam Herlinga Grudzińskiego, co to było, to ja coraz lepiej rozumiem mojego ojca i co mi przekazywał w świecie. Otóż, jeżeli uznamy, że sprawa przetrwania to jest przede wszystkim moja sprawa, czyli samo ego działa, nasze ego musi działać, żebyśmy przetrwali, to nie przetrwam, jeżeli będę nikim. I moim chłopcom w ośrodku wychowawczym przekazałem następującą rzecz. Jeżeli zbudujecie swoje życie w ten sposób, że będziecie potrzebni innym ludziom, choćby przez to, że będziecie się znali na pierwszej pomocy, to jeżeli przyjdzie Armagedon i będziecie wędrować bez jedzenia z jakimś ładunkiem czegoś, a wy będziecie jedynym człowiekiem, który umie uratować rannego, chorego i tak dalej, to będziecie cenni. To ta grupa będzie o was dbała. Jeżeli wy będziecie świetnymi przewodnikami w terenie, to będziecie zadbani, bo oni się pogubią. Czujecie znowu przekaz.
Dlaczego w survivalu wobec tego powinniśmy wiedzieć wszystko, a nie, kurczę, ten przysłowiowy ogień do krzesania? Dlaczego mówię, że w wychowaniu nie powinno się wychowywać, że dziewczynki będą cerować, szyć, przyszywać guziki, a chłopaki będą korki wymieniać? Uważam, że każdy człowiek absolutnie powinien umieć robić wszystko. Każdą rzecz. Nie bać się elektryczności, nie bać się gotowania, nie bać się pisania wierszy. Wszystko, wszystko. Nie umiecie komponować, ale komponujcie. No. Zacznijcie, odkrywajcie to w sobie. To jest potrzebne dla waszego ego, żebyście dysponowali jak największym zakresem wiedzenia czegoś, umienia czegoś, że inni mogli z was skorzystać. I tu się, oprócz mojego ego, pojawia to, że z was coś. Nie przetrwam bez was. Człowiek musi jednocześnie znaleźć w sobie tę istotną myśl, że ja sam nie przetrwam. Czyli moje ego niestety mówi, sorry, oszukałem samo siebie, bo myślałem, że jak ja będę umiał, to już jestem gość. Nie, nieprawda. Jak mi połamie dwie rączki, będę się chciał wysikać, to ktoś mi musi pomóc. Ja w tym momencie troszkę powiedziałem to żartem, ale ja mam studenta, w tej chwili wziął ślub, który nie ma obu rąk, zasnął na torach kolejowych, chłopak. Ja wiem, jak trzeba mu pomagać, bo kiedy on się chce wysikać, to ja musiałem mu pomagać. Ale jednocześnie popełniłem przy nim faux pas, bo prowadziliśmy zajęcia, wiecie, dla więźniów. Ja jego zaprosiłem, żeby on się pokazał więźniom, że wy jesteście pełnosprawnymi ludźmi i żeście sobie pogmatwali życie i siedzicie tu, a ja jestem na wolności, a nie mam dwóch rączek. I w czasie tych zajęć ja pokazywałem rozmaite rośliny, opowiadałem o survivalu i powiedziałem o pewnej roślinie, którą się pozna po zapachu. Zerwałem taką roślinę, każdemu udałem powąchać. Poszedłem również do tego mojego bezrękiego studenta i dałem powąchać, mówię, nie czuję, a mówię bezmyślnie, bo wiesz, bo to trzeba w palcach rozetrzeć. Lepiej się czuje ten zapach. Wszyscy wybuchnęli śmiechem. Ale to jest taka sytuacja akurat związana z takim moim durnym pomysłem na niego, że sobie rozstarł coś w palcach, ale ten facet sobie cudownie radzi. On przy pomocy nogi, przy pomocy ust. Widziałem, jak on sobie zapala papierosa. Słuchajcie. Palcami od nóg. Widziałem, jak wybiera numer w telefonie, biorąc ołówek z gumką na końcu i wystukiwał cyferki. To jest facet, który ma własny survival, czyli zaczyna sobie radzić w życiu mimo tak cholernego kalectwa, bo wolelibyśmy nie mieć nóg, nie? Jednak, gdyby ktoś nam pozwolił wybrać. Ręce to jest nasz skarb absolutny. I przy okazji, kiedy będziecie się bawić w survival, w dowolnym waszym wydaniu, bo ja uważam, że każdy tworzy własny survival, osobisty survival i to jest jego skarb, i nie musimy być identyczni, nawet lepiej jak nie będziemy, bo będziemy mogli się wzajemnie uczyć, to róbcie sobie ćwiczenia. To jest mój pomysł dla was. Psychologia, znajomość własnej psychiki i stwarzanie sytuacji, których nie doznacie, jeżeli nie przećwiczycie. Wyobraźcie sobie, że cholera, nie macie ręki jednej, niech wam ktoś przywiąże tutaj do paska i miejcie jedną i działajcie cały dzień, robiąc sobie obiad, strugając ziemniaki, czy ja wiem co. Zwiążcie sobie obie ręce i zacznijcie działać. Każcie sobie zawiązać oczy i funkcjonujcie cały dzień. Dałem taki przykład. Człowiek niewidomy ma już swój świat, a my ciągle widzimy. Wyobraźcie sobie, że jedziecie własnym samochodem, nagle wam się dymi coś spod silnika, podnosicie klapę i od tego momentu nie widzicie.
w jakiej sytuacji jest człowiek, który nie widzi nagle, który nigdy sobie nie wyobraził, co to znaczy być w kompletnej ciemności. Tracimy wszystko w tym momencie. A co mi pokazali ludzie niewidomi, z którymi szedłem przez las? Ja ich prowadziłem przez las i tłumaczę, jak wy sobie radzicie. Tu są drzewa, tu jest dół. Rozumiecie? No wyostrzają się inne zmysły, nie? Oni muszą mieć inne zmysły i sobie cudownie radzą. Poćwiczcie sobie takie rzeczy. Co będzie, kiedy nie chodzę? Zmuście się do tego, żebyście funkcjonowali chodząc na kolanach na przykład cały czas. Kręcić się koło obozowiska na kolanach albo bez ręki niby, czy w inny sposób. Upośledźcie sobie siebie w jakiś sposób na tym czasem. Spróbujcie sobie zrobić obozowisko, gdzie przez 2 dni, 3 dni, 4 dni w ogóle nie mówicie nic do siebie, a ma coś funkcjonować. Jak zaczniecie rozmawiać? Przy pomocy rąk, symboli, pisząc na kartce. I tu się zacznie wasz survival, ten inny, zupełnie inny, gdzie będziecie musieli uruchomić psychikę. I wtedy tę psychikę zaczniecie znacznie lepiej odkrywać w sobie. Na przykład ja jestem facetem, który... W ogóle jestem cholernie emocjonalny. Może tak powiem. Ja bardzo lubię, kiedy film mnie wzruszy, kiedy mi łza pocieknie, kiedy mnie ściśnie w gardle, bo ja jak gdyby czuję wtedy swoje człowieczeństwo. Że mam pewną wrażliwość, która działa. Ale jednocześnie kiedyś byłem facetem, powiedzmy, jak wielu z nas, rozkapryszonym dzieciakiem. Byłem kawał drania, który robił bez przerwy problemy swoim rodzicom. Co mój ojciec przeszedł, to może zaśmieje się, może by wolał do łagru wrócić. Dowalałem ojcu strasznie. I ten człowiek ukazał mi, mówię celowo o tym, żebyśmy wiedzieli, że myśmy coś od rodziców wzięli, od przyjaciół wzięli, od dobrych kolegów coś żeśmy wzięli. Mój ojciec mi przekazał swój niesamowity spokój, niesamowitą cierpliwość. I w ten sposób ja się urobiłem wreszcie, ja wreszcie kiedyś zrozumiałem, co ja gram. A właśnie kogo ja grałem przedtem, że to było kompletnie bez sensu. Bo to moje ego, ja musiałem sobie być pajacem. Bo myślałem, że to musi być coś fajnego, prawda? Wszyscy mnie widzą. Kompletnie nie. Praca w ośrodku wychowawczym dlatego była moją kochaną pracą. Dlatego ja się tam dobrze czułem i nigdy bym tej pracy z własnej woli nie opuścił. Z prostej przyczyny. Ja z chłopakami w ogóle nie walczyłem. Nie pokazywałem swojego ego, że ja jestem wódz, ja jestem najważniejszy, jak ty się do mnie odzywasz, na przykład. Albo ja ci kazałem, a ty nie robisz. Ja nauczyłem się wtedy, i to jest też psychologia, wszystkie sytuacje rozgrywać. Sprawdzać, co jest w tym drugim człowieku, że ja znajdę sposób i do niego trafię. Bo przecież on nie jest taki sam jak ja i moje argumenty to są moje argumenty, ja je rozumiem. Pamiętajcie, że zawsze kiedy my się komunikujemy, to ja mam coś na myśli, mam w głowie cały obraz tego. Moja mowa, ten obraz, który ja mam w głowie już zubaża, już pewnych elementów brakuje, a w dodatku wy macie inne doświadczenie, w związku z tym połowy nie zrozumieliście z tego, co ja wam powiedziałem, nie? A my oczekujemy, że nastąpi to samo, co ja miałem w głowie na samym początku. Nie ma takiej możliwości. My musimy szukać zawsze dróg porozumienia. Chciałem coś opowiedzieć w związku z moją pracą i zdaje się, że jak zwykle... To jak sobie przypomnisz, to ja tylko tutaj wtrącę, bo jeszcze tej niepełnosprawności.
Fajnym ćwiczeniem, które przydaje się na co dzień, a nie w lesie, jest to, żeby przy zamkniętych oczach przypomnieć sobie, gdzie w domu mamy świeczkę, zapałki, w momencie, kiedy gaśnie prąd, kiedy jest wielka awaria. Fajnie jest być przygotowanym, co prawda to podchodzi bardziej już pod prepersów, ale mieć jednak gdzieś tam więcej soli, więcej wody. Spotkałam się z opinią osób, które przeżyły wojnę, że gdyby miały się przygotować, to przede wszystkim rzeczy, które są na wymianę, sól. Tego nie idzie samemu już pozyskać w tych czasach, taka prawda. I ludzie 90-letni mają po prostu worek soli. W tej chwili mamy tak fajnie, że możemy mieć butelki w wodzie i one sobie stoją wiele lat, nic się nie stanie. Wystarczy przygotować. Są rzeczy, które warto mieć gdzieś w głowie i czuć się przygotowanym. To nie muszą być konserwy, które trzeba co roku wymieniać, bo im się data kończy, ale rzeczy, które faktycznie gdzieś długo wytrzymają i są potrzebne. To taka propos jeszcze z tego zapałek świeczek i spróbowania po omacku dojść, by przekazać to swoim dzieciom, robić to w formie zabaw. Mój syn, jak często chorował, siedzieliśmy długo w domu, rysowałam mu mapę i szukał skarbów w domu. Mhm. Genialny sposób na poznanie zakamarków, na umówienie się, gdzie są klucze, gdzie w razie czego są jakieś pieniądze zapasowe. I takie przekazywanie takiego przygotowania, że człowiek przygotowany to człowiek, który się nie boi tego, że nie da sobie rady. To jest zapobieganie panice, a panika jest jednak najgorszym wrogiem w sytuacji surowej. Tak a propos, przy okazji. Przecież świetnie wiecie, że kiedy wchodzicie do swojego pokoju w nocy, to wyciągacie rękę i trafiacie na ten przycisk, nie? Kiedy jesteście w kuchni w nocy, zapaliliście sobie światło, nalaliście sobie szklankę herbaty i trzeba wyjść, gasicie. A, przepraszam, ja tu troszkę zepsułem. Ja gaszę i chwytam ten kubeczek z herbatą, bo ja trafiam na niego, nie parzę się. My mamy pamięć ciała. To zupełnie przy okazji wywołałaś ode mnie. Ćwiczcie własną pamięć ciała we wszystkich sytuacjach. Ja na przykład, kiedy uczyłem strzelania, pracowałem z dzieciakami w szkole podstawowej, prowadziłem koło strzeleckie, nauczyłem tego, że najpierw ćwiczymy postawę prawidłową strzelecką z przyłożeniem broni już wycelowaną, i w kółko, i w kółko, i w kółko to samo. Zawsze taka sama postawa. Wiecie, do czego dochodziliśmy? Do tego, że ustawiałem chłopaka naprzeciwko celu. On stawał tak, jak powinien być ustawiony do celu. Zasłaniało się oczy i on brał broń. Cel był duży, pudło. Trzeba było od czegoś zacząć. Jakbym dał jabłuszko, śliweczkę, to dzieciaki by się czuły przegrane. Ale słyszał, bum, trafiłem. Strzelanie szybkie, to co kowboje czasem pach, 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 nie, robią, to jest związane z tym, że kiedy mówię twój czubek nosa, to bądź pewien, że mój palec skierowany jest na twój czubek nosa, na tej samej zasadzie, jak włączam światło. Mój palec idzie tam, gdzie ma iść. To jest pamięć ciała, ale my tego nie wiemy. I często, jeżeli przyzwyczajimy się strzelanie z broni krótkiej, tak dopasować broń, albo raczej, przepraszam, dłoń do trzymania broni, że zawsze lufa była przedłużeniem mojego palca. Tak jeszcze z pamięci. To też jest psychologia. Z pamięci ciała i psychologii? Pewnie część z was wie, są cztery etapy uczenia się czegokolwiek. Podam na przykładzie dziecka. Dziecko leży, nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie potrafi chodzić. No i to jest niekompetencja nieuświadomiona. W momencie, kiedy już zaczyna siedzieć na płacie, no rodzice chodzą dookoła, no ja też bym chciał. To już jest kompetencja, niekompetencja uświadomiona. On by chciał, ale jeszcze umie. W momencie, kiedy stawia pierwsze kroki, przewraca się, dzieciom to jest bardzo potrzebne, żeby się przewracać, bo wtedy budują swoją tak naprawdę silną wolę, żeby podnieść się i iść dalej. Żadne dziecko nie zostanie na podłodze do końca życia i nie będzie chciało, żeby go podnosić. Dorośli niestety tak robią. To już jest kompetencja świadoma. Ja chodzę, mama, patrz, dziecko się śmieje, mama, wchodzę. Co prawda się przewróci, płacze, no ale to chwila. A później nagle zaczynamy chodzić i nie myślimy o tym. To już jest kompetencja nieuświadomiona. I to samo jest przy każdym ćwiczeniu. Nieważne, czy to jest strzelanie z łuku, rozpalanie ognia,
Czy to jest cokolwiek innego, obserwacja, idę przez las o coś się suchego, dzieje, coś suchego się to dzieje. Wkładam do kieszeni, bo za chwilę mi się przyda. Mhm. Jest coś do jedzenia, to też wezmę do worka zrzutowego. To już jest automatyczne, bo ja wiem, co to za jest babka jakaś, coś innego, coś, co mi się przyda. Lepiej to mieć, niż nie mieć kora brzozy. Nie myślę o tym, wezmę to sobie, podniosę, przyda się. To się już robi automatycznie. I później okazuje się, że w obowiązku albo mamy za dużo w kieszeni, no i trzeba tego się pozbyć, albo przyda się w odpowiednim momencie. To mamy ze wszystkim. To jest skierowanie samochodu. Większość z was pewnie ma prawo jazdy. Nie zastanawiacie się, wrzucę teraz piątkę, bo mam już obrotów 2000, to teraz czas na coś tam. Nie, to już robimy, słyszymy, odruch, nie zwracamy uwagi na to. Ile razy sam nasz mózg obserwuje przez ucho, że coś jest nie tak z odgłosem. Aha, złapałem panę i zjeżdżam na bok, a nie czuję wibrację w prawym tylnym kole, czas zjechać na pobocze. To jest automat, to omija mózg. To omija ten mózg ludzki, bo jak wiecie, też składamy się z trzech mózgów. Ten gadzi, pierwszy, instynktowny, który jak dotkniemy gorącego, powoduje, że zabieramy rękę. To wszystko jest ćwiczenie. Ćwiczymy każdego dnia. Dlatego ćwiczy się nie tylko chodzenie po lesie cicho, nie tylko obserwacje, siedzenie w milczeniu, ale też domowe rzeczy. Zapalanie, gaszenie światła, przypominanie sobie, co gdzie jest, umawianie się z dziećmi na sygnały. Krisek ma fajny sposób, za chwilę pewnie opowie z młodzieżą, jak wychodzi, jak sygnalizuje im niebezpieczeństwo, żeby oni pierwszy o tym wiedzieli. Nie. Ja nie pamiętasz czerwonej koszuli? Nie. To zaraz ja za ciebie opowiem. Nie, wiecie, dlatego, że mnie się ciągle zmienia, więc gdzieś tam był jakiś incydent. Był przypadek po prostu, że Krisek opowiada, słuchajcie, no jesteśmy gdzieś tam w Bieszczadach, no różni ludzie się zdarzają, każdy ma swego leona, więc... No, jeżeli widzi, że zbliża się niebezpieczeństwo, to nie będzie w stanie tego uniknąć, szybko chowamy się w krzaki, tylko daje znać dzieciom, czy pamiętacie, gdzie zostawiłem moją czerwoną koszulę? I dzieci mają informację, że mają się bardziej rozejrzeć, bo to był ich umówiony sygnał na to, że coś jest nie tak w pobliżu. Krisek w życiu pewnie nie miał czerwonej koszuli, dlatego to jest takie... Miałem. O kurde. Bo nie trafiło. Specjalne koszulki na obóz właśnie były czerwone okay. Kiedyś. Generalnie chodzi o to, żeby mieć w grupie swoje właśnie sygnały, instynkty. Ja jestem w tej chwili na półkoloniach z dziećmi. Wychowawcy inni nie rozumieją, dlaczego moje dzieci idą za mną normalnie, ładnie. Słuchajcie, dajemy po pierwsze wzór tego, jak powinni się inni zachowywać. Bo survivalowiec musi być wzorem. On pokazuje innym, jak przetrwać. Nie można chodzić wielką bandą wszędzie, dlatego że ktoś się zgubi, za chwilę będziemy musieli go szukać. My tracimy nasz czas na zajęcia. A fajniejsze jest strzelanie z łuku niż szukanie zgubionego Jasia, tak? Więc jest, cyk, stajecie w dwóch rzędach, cyk, stajecie w kółeczku, ręka w górę, skrzydło sowa podnosi, wszyscy milkną, jak ktoś nie widzi tego, pokaże, ty, sowa. I już nagle wszyscy słuchają, mamy 10 sekund grupę ogarniętą. Inni wychowawcy starają się krzyczeć, gwizdać. Ja strasznie staram się unikać gwizdania, tym bardziej krzyczenia, bo to jednak się odbija na zdrowiu. Czasami trzeba, oczywiście, to jest instynkt, tak? Dziecko wchodzi, nie wiem, nie tam, gdzie trzeba, samochód nadjeżdża, no to przecież nie będę podnosić rękę, czekać, aż mnie zauważy, tylko się krzyknie. Ale to chodzi tak naprawdę o interakcję w grupie, o to, że sami na siebie musimy uważać nawzajem. I to tak naprawdę ta psychologia tłumu, która powoduje, że jedna ogarnięta osoba potrafi ogarnąć całe stado owieczek, które chcą panikować. Jedna osoba udzielająca pierwszej pomocy mówi, ty, pan w koszuli w kratkę, masz telefon? Dzwonisz 999 i wzywasz. To wszystko jest tak naprawdę psychologia przetrwania. Tak ci się wtrąciłam, Łatwiej, przepraszam. Dajesz. Ale przypomniałaś mi ten sygnał. Tak. Mieliśmy pewne umówione sposoby zakomunikowania sobie coś, że jest nie w porządku, i to było nawet kilka takich spraw i to nam nawet jeżeli nie pomagało, bo się nic nie zdarzyło, to każdy miał w głowie i się czuł lepiej. Chciałem zrobić z wami pewien eksperyment, który ja wymyśliłem i zrobiłem to wobec mojej grupy wychowawczej, czyli zbuntowanych chłopaków. Potraktujcie to na poważnie, czyli nie snujcie domniemywania, że tu jest jakiś podstęp czy coś takiego, tylko spróbujmy. Wyobraźcie sobie, że to jest kij od szczotki, no nie mam lepszego. Pytanie do was. Czy dacie radę to przeskoczyć? Tak. Pewnie. A po co można przeskoczyć? Jaka jest was reakcja? Ja powiem, bo to jest reakcja oczywista. Robi sobie z nas żart? To?
A dacie radę przeskoczyć to? To już chyba nieliczni. To samo powiedziałem chłopakom. To, co ja zrobiłem na początku, chłopaki, to, a oni się nie byli tacy jak wy, oni byli odważniejsi, powiedzieli, no wychowawca sobie żartuje. To są niskie wymagania wobec kogoś. Niskie oczekiwania wobec kogoś. Czyli ja nie traktuję was poważnie, dlatego zadaję takie pytanie. Jeżeli ja robię tak, to każdy z was się temu przyjrzał. Coś sobie przemóżdżył i się zastanowił, no chyba tak. I mógł dać taką odpowiedź. To są moje spodziewane oczekiwania, że jeżeli was tak pytam, to że prawdopodobnie mi odpowiecie zgodnie z prawdą. Że dam radę albo nie dam radę. I kiedy przeszliśmy te dwa etapy, chłopaki, do nich mówię, to w tym momencie zobaczcie, jak inaczej zabrzmi w waszych uszach to, o co teraz was pytam. Jeżeli wam powiem, że mogę zrobić tak, że za dwa miesiące nie będziecie skaczkać to, to mi uwierzycie? No tak. To traktujcie mnie nie jako wychowawcę, tylko jako waszego trenera, który chce, żebyście skakali to, a nie to. A o takie rzeczy was nie będę podejrzewał. To jest pewna myśl, którą jak ktoś jest rodzicem, albo będzie wychowawcą, czy będzie instruktorem, może spokojnie zastosować w momencie, kiedy już jest jakaś więź, ta pierwsza, bo tak na dzień dobry to... Nie sprawdzi się, grupa jest niezintegrowana. Tak. Trzeba uważności tych, z którymi rozmawiam. Oni muszą być jednak skupieni i myśleć o tym, co ja im pokazuję, bo mogą równie dobrze mnie olać i sobie gadać tutaj, prawda? Ja sobie będę pokazywał po siebie. Facet! Tu się ważne rzeczy dzieją. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, bo psychologia to jest przeogromny dział. Wiem, że Marek szykuje coś takiego, żeby się spotykać co jakiś czas. Powiedzmy coś w rodzaju może nie wykładów. Ja wolę, jeżeli takie... W tej chwili nas jest dużo, ale jak będą małe grupy, to ja wolę, kiedy to się robi dialog. Każdy ma swoje doświadczenia i każdy do takiej czerwonej koszuli, która tu będzie wspomniana, poda swój przykład. Uczymy się wtedy wszyscy. Dla mnie zawsze jest ważne, że kiedy jestem w grupie, to nie tylko ja jestem taki mądry, tylko ja patrzę, co robią inni, jakie mają rozwiązania na to, na tamto i mówię, o kurde, ten facet mi pokazał coś niesamowitego, tego nie wiedziałem. Prawda? No my stale czegoś nie wiemy. Nie wiem, czy was zadowala to, co teraz, czy ewentualnie chcielibyście się coś szczególnego dowiedzieć, co akurat może damy radę odpowiedzieć. Bo może tak być, że dacie takie pytanie, że ja powiem, sorry, wymiękam. Może jest ktoś na sali. Mielibyście jakiś pomysł, coś, co was dręczyło na przykład kiedyś. Bardzo. Okej, to może... Tak jest w dużych grupach. Tak, w małej byłoby o wiele inaczej, to prawda. Dlatego te spotkania na kampie, czy może... Pani w czerwonej chusteczce, bardzo proszę. A, obejrzeli się, dobrze. Szukają. Okej. Okay. Krycku, w książce, którą rozdawaliśmy wczoraj w nagrody i będą jeszcze dzisiaj, napisałeś, że tak naprawdę instynkt przetrwania, wola, to jest wiara, wiedza i doświadczenie. O ile no, wiedzę jesteśmy w stanie sobie z YouTube'a obejrzeć, doświadczenie, idziemy w las, ćwiczymy, to jak jest z tym budowaniem wiary w siebie? Przechodzenie prób życiowych po prostu. Branie się za coś, czego jeszcze nie umiem. Bo jeżeli będę ciągle się bawił swoją piłeczką, to ja będę świetny facet od zabawy własną piłeczką. Czyli wychodzenie poza swoją strefę komfortu. Zdecydowanie. Łamanie własnych granic. I wiecie, że to jest przecudowna, wspaniała przygoda. Dobrze, że spytałaś, bo w tej chwili mogę to powiedzieć.
Słuchajcie, kochani moi, nie ma nic tak pięknego, jak popełnianie błędów. I nie ma nic tak mądrego, jak przyznawanie się do tego, że się popełnia błędy i się dzielenie z innymi. Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, słuchaj, chciałem przepiłować takie coś, wziąłem piłkę taką i sobie palec uciąłem i mi mówi, dlaczego mu się to przytrafiło, to ja już wiem, żeby uniknąć. Bo facet mi opisał sytuację, jak się ta piłka ześlizgnęła na mój paluszek, kochany, nie? W momencie, kiedy ja zawsze będę udawał wielkiego mądrusia, który umie absolutnie wszystko, jesteście cieniasy przy mnie, znamy takich nauczycieli, ze szkoły. Tak. Możecie umieć na czwórkę, tak. Ja na piątkę, Bóg na szóstkę. Tak, tak. To jest bzdura. To jest antypedagogiczne podejście. Uczmy innych błędów, które myśmy popełnili. Dzielmy się. Powiedzmy, kurczę, jaki dzisiaj byłem gapowaty facet, ja zrobiłem to i to. Ja dzisiaj tam sobie szedłem do samochodu w klapeczkach, po gałęziach. Jak mi gałąź wlazła między palce i to ja wyglebiłem, tak? Nie powiem, że i dzisiaj się dowiedziałem, że w klapkach nie powinno się tak chodzić, bo ja kocham w klapkach, kocham na boso i w ogóle. Ale to jest przykład, ja się nie będę wstydził, że ja się przewróciłem. A nauczyciel, który przyznaje się do błędu, jest bardziej wiarygodny. No. Natomiast wstydźmy się popełniania tych samych błędów i ciągłego wywracania się. Tak, Leon, unikajmy popełniania tych samych błędów. Leon nie popełnia, on popełnił jeden błąd i on w tym błędzie wytrwale trwa teraz, to jest wiele. Ale my mamy za to wzór, czego nie robić, to prawda. No właśnie. I teraz ta wiara w siebie się bierze tylko wtedy, jeżeli mimo popełnianych błędów my działamy dalej w tym samym kierunku i wreszcie te błędy się zmieniają w dobre rozwiązanie. No coś właśnie. Się zaczyna układać, wreszcie nagle nam wychodzi. Przecież to znamy z naszego życia, bo przechodziliśmy to i zawsze. Razy, tylko no, myśmy właśnie. To przechodzili jak gdyby z marszu, nie zastanawialiśmy się. Przecież my jako dzieci nigdy żeśmy się nie zastanawiali, jak myśmy się nauczyli chodzić, prawda? Nie analizowaliśmy tego. Ojciec ty zrobiłeś krótką, krótki wstęp, bazując na tym. Dlatego chciałbym przekierować wasze myślenie na to, żebyście wiele rzeczy robili bardzo świadomie. Dlaczego zrobiłem tak? Czy ja to już naprawdę umiem? Nawet rzeczy, które robię codziennie. Bo kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego schematu działania, my go będziemy powielać, bo nam wychodzi. I nie wiemy, że moglibyśmy na to poświęcić jedną minutę, a nie pięć. I kolega dopiero nam pokaże. A tu jeszcze można tak. A ja jeszcze pokażę. Leon, weź się. Nie, nie. Czekajcie, słyszmy to, co mamy słyszeć. No. Taka zasada. Jest tak naprawdę jeszcze tutaj ważne weryfikowanie tego, tak, co robimy, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś. Pewnie znacie taki stary kawał, że matka córkę uczyła, że zawsze jak kupuje się kurczaka, to trzeba odciąć przód, trzeba odciąć tył, włożyć do brytwany, posypać, upiec. No i ona kiedyś tak się zapytała, no ale dlaczego obcinamy ten przód i tył, przecież tam jest tyle mięsa? No w sumie babcia tak robiła, no to jedziemy do babci się zapytać. Babciu, dlaczego tak robiłaś? Bo miałam małą brytwannę. I wiecie, tracimy dużo czasami robiąc ciągle to samo, tak? Także warto spróbować inaczej. Ona w ciwo kompociku masz? To może następnym razem. Słuchajcie, ale to jest jeszcze bardzo ważna rzecz a propos takiej psychologii. Coś podstępnego? Kiedy macie jakieś zajęcia, spotkania, gdzieś, gdzie siedzicie zawsze na tym samym miejscu, to będę chciał usłyszeć. Warto jest po pierwsze wprowadzić taki element zaskoczenia i usiąść gdzie indziej. To już obserwujecie reakcję innych ludzi, ale usiadłeś na moim miejscu. No ja tu siedziałem przy obiedzie zawsze przez całe dwa tygodnie, tak? To po pierwsze. Się uparła. A po drugie, nagle jest, siedzę w innym miejscu i o kurde, Wincenta widzę. Bo do tej pory jak tu siedziałam, to był inaczej fotel ustawiony. No to jednak przystojny facet, nie? Fajnie popatrzeć. Wiecie, mamy już inną interakcję z innym człowiekiem niż do tej pory. Tak, ale teraz mi rąbkę zasłaniasz. A dobra, no to się zamieniamy. Także wiecie, trzeba zmieniać codziennie w życiu. Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.
Nie. O, zmiana jest. To jeszcze coś wam do tego dodam. Tutaj, na tym zlocie, ja zobaczyłem coś nowego. Bo byłem na różnych zlotach i tam tak było cholera poważnie. Mnie nie chodzi o efekty poziome, tylko o to, żeście się wczoraj bawili. Ja lubię się tak. Słuchajcie, na innych różnych zlotach to było tak strasznie poważnie. I taka sztuka znowu krzesania, sztuka rąbania, sztuka podwieszania, węzłowania czegoś. Sztywność. 12. No 12, Krisek, siadaj, mów. Czujecie? Róbcie wszystko przez zabawę. No, a nie. W momencie, kiedy ja zacząłem wychowywać swoich trudnych chłopaków, bawiąc się bez przerwy, myśmy z wszystkiego robili zabawę i zaraz wam powiem to, co wczoraj opowiedziałem przy stoliku. Kiedy z moim psem, każde nasze wyjście na spacer, to jest nasza zabawa, nie ja idę i pies koło mnie na smyczy zrobiła, wraca. My się bawimy nieustannie, to jest zawsze coś pięknego. I każde ćwiczenie, każde szkolenie można zrobić w formie zabawy. W postaci i zagadek, i sposobu wykorzystania kogoś, kto jeszcze tego nigdy nie robił, niech spróbuje bez moich instrukcji. No, się pobawi. To jest pewna zmiana również. A opowiem wam, chyba że już zapomniałem. Ja lubię. Bo ja niestety, ja mam takie coś, że jak mam słowo, to kto później nie umiem wrócić. Co ja chciałem powiedzieć? Coś co wczoraj przy stoliku powiedziałeś. No tak, właśnie, ale ja strasznie dużo gadałem. A kto siedział przy stoliku no i właśnie, pamiętał, o co Krzysztof chodzi? Cholera jasna, że ja nie pociągnąłem tego tematu. Widzicie, no to jest też psychologia, psychika. Ludzkie popełnianie błędów, zapędziłem się i bye. Ale to jest i też te trzymanie się kursu ja tak, na azymut. Lecę, no. Tam, do brzegu. To dopiero pierwsze spotkanie. Tak, no niektórzy właśnie nie lubią, że ja tak lecę. Nie? Także kochani. No tak, bo się nie da wtedy poważnie pogadać. Właśnie, no. Bo oni myślą, że wszystko musi. A zlot jest od tego, żeby się bawić. Żeby nie? Zlecieć. No właśnie. O, nie wleciałeś. No. Wylądować i to. Już wiem, bawić się. No. Słuchajcie. No. Na moich obozach survivalowych się tak zrobiło, że my nieustannie sobie dokuczamy. Na żarty oczywiście. No też można być. Ale bez przerwy mówimy sobie najgorsze rzeczy i śmiejemy się z tego, kiedy to są rzeczy inteligentne. Wiecie, to nie takie prostackie, tylko no, bawimy się. Ale dorosłe. Tak, no. O, właśnie dorosłe takie rzeczy, dorosłe. A nie, takie. Wyobraźcie sobie, że ja ten pomysł przeniosłem na ośrodek wychowawczy, na moją grupę. No od razu widać. Chłopaki na początku myśleli, że coś mi tego, po wakacjach. No. A potem załapali, o co chodzi, i cała moja grupa w komunikacji codziennej przyjęła ten sposób nadawania sobie sygnałów. Echo. Takie troszeczkę, wiecie, uszczypliwości, ale wszyscy wybuchamy śmiechem, bo wiemy, że to nie jest wrogie. No. To teraz sobie wyobraźcie taką sytuację. Chłopak nagle strzela focha, wychodzi, trzaska drzwiami. Po chwili drzwi się uchylają, wchodzi jego głowa. Fajnie wyszło. Rozumiecie? Beka, nie? I teraz powiem tą najważniejszą rzecz. Wy wiecie, że oni po tym nie umieli strzelić prawdziwego focha? No właśnie. Bo skoro my się bawimy strzelanie fochów, to jak tu naprawdę pokazać, że ja się obraciłem? Nie umieli. Nie umieli. Skończyło się. Skończyło się wyzywanie wzajemne, mówienie sobie, a ty buraku, czy tam jakiś inny. Bo to nie miało już sensu. Bo to już zostało wykorzystane jako żart. No to jak teraz ja poważnie komuś powiem, ty debilu, a on się ucieszy. Wiecie, podobna technika stosowana jest tak naprawdę podczas wystąpień publicznych, gdzie też psychologia ma bardzo dużo tutaj do powiedzenia. W momencie, kiedy wychodzi się na scenę czy przed tłum, największą obawą zawsze jest, że albo się zapomni tekstu, albo ktoś się, nie wiem, potknie, popełni inną gafę. W związku z tym specjalnie w warunkach kontrolowanych trzeba to zrobić na początku, wiedząc, że my to kontrolujemy. Tłum się z tego śmieje, dobra, pośmieliśmy się, to teraz przechodzimy do rzeczy. Tłum już wie, że cokolwiek nawet się takiego nam stanie już naprawdę, to będzie żart. I to jest właśnie na tej zasadzie.
dajemy sobie margines, kiedy my się nadal czujemy bezpiecznie, bo pokazaliśmy, że tak można, że pozwalamy sobie na własne błędy i że można z tego wybrnąć. I że to bardzo ważna rzecz. Pozwalać sobie na te błędy, że zgadzamy się, tak. Nie jestem idealny. Ty tak. No wiem. No? Nie trafiłaś. O kurczę. No dobra, przyjmiemy to też. Na klatę. A co tam? Na razie masz wypiętą inną część, także nie na klatę byś przyjął. Żebyś nie przyjął przypadkiem. O cholera, mój pośladek. No. Dobra, okej. Okay. Dobra, no twardo wtedy. Czy jesteście w miarę zadowoleni z tego spotkania? Ja jestem zawsze zadowolony. Ale ja proszę, że to nie było takie... No, ja cały czas ja się tam nie przejmuję rolą. No. Aha. Nie, bo to jest taka zasada, że kurde, ja za to co tu usłyszałem płacę 150 zł za pół godziny, to wiesz, to... A to się nie śmiejcie, bo to nie jest śmieszne. Poczekaj, teraz puszka wyląduje. Daj kapelusz. Ale to... O. Nie, za to, to może rzeczywiście uhonorujcie to jakoś. Będzie na paliwo. Za to, żeby w ogóle... dojść do świadomości, że popełniamy błędy, zostawić sobie margines 20% na to, że popełniamy błąd, często ludzie pomagają naprawdę bardzo długiej pracy. Bo jeżeli ktoś jest idealistą, tak, i nie pozwala sobie na to, żeby popełniać błędy, nie jest za często zapewne, że się w ogóle nie bierze właśnie z lęku przed tym, żeby nie popełniać błędów. A ta sytuacja, gdzie nie ma margines na błąd? Nie ma takich sytuacji. Drugi człowiek zawsze pomoże, nie? Ale tu nie dochodzi troszkę. Powiedz troszkę głośniej, ale jeszcze są wolne Europa tam. Nie ma marginesu na błąd. Ja tu miałem poradę, może to wina. Ten marginesu na szpitalu. Nie mając wpływu generalnie na to, co będzie działo dalej. No. Byłem w takiej sytuacji, że... A tu masz margines na swoje emocje. Nie byłem margines na emocje. Możesz sobie wypłakać się w momencie, kiedy ktoś... Nie byłem, bo był jeszcze starszy syn i był jeszcze żona. W momencie, kiedy ja bym się posypał, wszystko to jego buza. No. Ale czym innym jest posypanie, czy innym odreagowanie? Nie było miejsca. Nieprawda, bo to jest tak, że zawsze musisz sobie... Sam radzić, tak. Ja musiałem pójść między jednym a drugim, no. Ani tu się nie posypać. Bo wiadomo, że większość będzie sam, nie? Nie było tego miejsca, gdzie ja bym odreagował. A ja bym się nie bał. Takie ramy. Ja bym się nie bał. Co naturalne, to jest naturalne. A kwestia, wiesz co, kiedy się pojawi pierwsze pęknięcie tej tamy, nie? Którą sobie założyłeś, jeżeli byś miał to, nie wiem, przepracowane w sobie, to byś się szybko pozbierał. Bo jest to do zrobienia jak najbardziej. Ja między innymi się tego nauczyłem, że czasem mnie ogarnia fala złości na kogoś i nie przepuszczam. Dlaczego? Bo przy złości można za dużo popsuć. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Tu jest sytuacja oczywista. Wszyscy myślicie to dokładnie to samo. Nie widzę w tym nic złego. Postępowała, że jeżeli żona powiem praktycznie puści ją na Amaniu, to będzie miała począć się po prostu pozbijać. Ona musiała walczyć. Ale wiesz, kiedy na przykład... Ale to jest kumulacja i tak tego. Kiedy spuszcza się powietrze po troszeczku, czy wodę stamy po troszeczku, to ona wyrządza mniej krzywd niż kiedy to wszystko pieprzy. Ja miałem tą obawę, że jeżeli puszczę chociaż trochę, to pójdzie po prostu fala. To nie będę w stanie ja swoje ogarnąć. To znaczy, wiesz, moja odpowiedź brzmi tak. Ja nie jestem w ogóle w stanie tego ocenić. To jest sytuacja, to jesteś ty, to jest twoja rodzina i tak dalej. To jest dla mnie taka sama wersja do przyjęcia, jak to, że sobie pozwoliłeś. Raczej wolę to zaznaczyć. Wiesz? Po prostu ja bym się nie bał. Ja. Mówię o mnie. A poza tym właśnie przed takimi ekstremalnymi sytuacjami, które nas dotykają, na które nie mamy wpływu, są treningi. To jest obejrzenie filmu, który tak wzrusza moje reakcje, oglądam, gdzie ja to czuję, jak ja to płaczę, przeczytanie książki, która daje dużo do myślenia, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji. Chociaż to się i tak nie ma
wcale do życia, bo zawsze zareagujemy instynktownie. Słuchajcie, ja wam coś takiego powiem. Kiedy prowadziłem zajęcia z resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogicznej, przytaczałem przykłady z mojej pracy tego typu, że dochodząc do jednego z przykładów, mówiłem studentom, słuchajcie, opowiem wam przykład, który jest niesamowity, ale uprzedzam, że mogę się wzruszyć. Po prostu głos mi się załamie, bo to jest taka historia, że nie zawsze umiem opowiedzieć prosto, gładko i do końca. Pewnie mógłbym wam też to opowiedzieć w tej chwili, ale też musiałbym was ostrzec. Po drugie, chyba ja wolę zostawić na, kiedy nie siedzimy w takiej wielkiej grupie, bo to się zbyt osobiście przeżywa. Ale krótko mówiąc, powiem wam bardzo krótko, o co chodziło. Miałem chłopaka, który był psychicznie rozwalony. I on kiedyś mi uwierzył i zdradził swoją tajemnicę, że jego siostra umarła na raka mózgu i on siebie oskarżał, że jego złe zachowanie wobec niej spowodowało. I teraz ja już nie będę kontynuował, bo musiałbym opowiadać to, co się stało potem. W każdym razie zrobiłem coś, że zdjąłem z niego ten garb. To dobrze. Ale to było tak emocjonalne, że powiem krótko, bo zdążę. Najpierw mnie pociekły łzy, a później jak on zobaczył, że mnie ciekną łzy, to jemu i się rozkleiliśmy obaj. Ale to było zlikwidowanie problemu. Chłopak, który potrafił zbluzgać swojego lubianego nauczyciela, dlatego tylko, że to był facet, no, do rany przyłóż. On nie krzyknął na chłopaka, nie? Więc można było go sobie poobrażać. Ten chłopak po tym przetworzeniu mówił do swoich kolegów: dziękuję, przepraszam, był uśmiechnięty i normalny. Przedtem bali się do niego podejść. Czyli pozbył się swojego ciężaru. Tak, pozbył się swojego ciężaru. Kochani, musimy kończyć, bo za chwilę losowanie nagród. Dziękujemy, Krisku, brawa dla ciebie. Powiedz głośno. Dzień dobry. Co? To co mi powiedział? Marek! Kazał mi zjeść Snickersa. Z jakiego powodu? No, bo gwiazdorzy. Dla mnie. I dlatego. Okay. Oddaję mi sobie. I dobrze, udało mi. Fajny gość, nie? Jeszcze raz zapraszam was do na stronę chłopaków EDC, czyli EDC Leather Workshop. I zapoznanie się z książkami Kriska. Naprawdę zachęcam do obejrzenia wywiadu z nim. I co? Subskrybujcie kanał. Odwiedzajcie nas na Facebooku. Odwiedzajcie nas na Instagramie. I zapraszam was na kolejne filmy. Dzięki.